Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, lecimy w stronę portu, chociaż wydaje mi się, że moglibyśmy iść też na polowanie z Alanem, nie zaszkodziłoby nam to chyba. Ale może najpierw wróżmy w stronę portu, a konkretniej w stronę... Konkretniej w stronę... Ojej, dostałam laga mózgu. Idziemy w stronę... Kurna, gdzie ja idę? Jak ta miejscówka się nazywała? A, idziemy do kaplicy magów wody. Ale najpierw jeszcze chciałabym tutaj udać się do straży miejskiej. I odebrać sobie nagrodę za śliskorękiego. Tutaj gdzieś powinien być ten gościu, który odpowiada za te rzeczy. Lennart, to nie ty. Może tutaj gdzieś po drugiej stronie? Winston. Arvid. Octav. Cześć. Przyszłam sobie po nagrodę. Przyszedłem odebrać nagrodę za przestępcę. Doskonała robota. Przyjmij to złoto jako nagrodę. Okej, dziękuję bardzo. I tak, i na razie musimy też udać się do slumsów ogólnie i jest parę tych miejsc, gdzie udać się powinniśmy. Poszukajmy, skoro już jesteśmy tutaj w okolicy, paladyna, który... będzie miał na imię Runar. On podobno powinien się gdzieś tutaj kręcić koło kwater magów ognia i klasztoru, no a to jesteśmy mniej więcej tutaj w okolicy. To przecież nic nowego. Jeszcze się tak przyjrzę dokładnie. Wiecie co, to chodźmy w stronę klasztoru bardziej. Bo tutaj mamy bardziej takich, wiecie, nowicjuszy, no nie? A nas interesuje właśnie okolica klasztoru. Właśnie ja nie widziałam nigdzie tego paladyna, a on może być nam przydatny. Mamy zadanie z tym związane, więc wypadałoby się tym zająć. Także spróbujmy. To jest ten paladyn, który mówi cały czas o jakichś artefaktach, że po to tutaj przybył i że jest jakimś tam niby wybrańcem czy coś. Kwatery magów, tak? Tutaj można wejść na piętro. Tutaj jest mag ognia. A tutaj? Jest Runar. To co, myślę, że zaczniemy od rozmowy z nim. Mamy parę zadań do wykonania, więc myślę, że warto, żebyśmy się już tym zajmowali. Część z nich jesteśmy w stanie wykonać, część nie. Ej, także dzisiaj zadania. Trudna kradzież. Witaj. Witaj, nieznajomy. Co cię sprowadziło do mnie, początkującego paladyna? Jeśli mogę spytać, co robisz na tej wyspie? Nie powinieneś walczyć na froncie z orkami? Jeszcze przyjdzie czas, kiedy mój miecz zgładzi tabuny tych bestii. Przysłano mnie tutaj z arcyważną misją. Misją? Wybacz, ale nie mogę ci zdradzić szczegółów. Powiedzmy, że szukam czegoś bardzo ważnego. Ważnego na tyle, że może odmienić losy wojny. Na pewno. Porozmawiamy z nim jeszcze. Co możesz mi powiedzieć o paladynach? Jesteśmy najlepszymi spośród wszystkich wojowników Inosa. Zajmujemy się ochroną jego kapłanów, magów ognia oraz walką z pomiotami Beliara. Gdyby nie nasze działania, wojna już dawno byłaby przegrana. Módl się do Inosa, by ciągle dawał nam siłę. Co możesz mi powiedzieć o królu? Robar II jest mądrym władcą, którego rozkazy wypełniam z największą ochotą i dumą. Gdyby nie on, nie mielibyśmy szans w wojnie z orkami. Podczas swojego pobytu na Archolos dbam o to, by obywatele mówili o nim z należytym szacunkiem. To niesłychane, jak wielu tutejszych ośmiela się krytykować jego działania. Podobno szukasz jakiegoś artefaktu. Ten Graal cię przysłał? Ten głupiec nie rozumie powagi mojego zadania. Co ci niby powiedział? Że mam zaprzestać swoich poszukiwań?
Mam ci pomóc w tej świętej powinności. Tak powiedział. Cudownie. Przyda mi się pomoc. Spokojnie. Pamiętaj, że ja też chcę coś na tym zyskać. Nie pozwolę ci zgarnąć całej chwały. Powiedz, czego konkretnie poszukujesz. Artefaktu Inosa, oczywiście. Czegoś o wielkiej mocy. Czegoś, co sprawi, że będę niepokonany w boju. Przed kościołem stoi imponujący straganik. Dlaczego nie kupisz czegoś tutaj? To nie są prawdziwe artefakty. Zwykłe śmieci dla prostaczków. Nie mają żadnej mocy. Skąd pomysł, że może się to znajdować na Archolos? Błogosławiony mag ognia Vergilio przed wiekami dzięki mocy Inosa pomógł królestwu zdobyć wyspę. Musiał coś po sobie pozostawić i właśnie to chce znaleźć. Świetnie, ale to nie zmienia faktu, że nie wiemy, gdzie zacząć poszukiwania. Jest jeden trop. W mieście znajduje się handlarz, który twierdzi, że jest w posiadaniu boskich artefaktów. Niestety nie wiem, czym konkretnie dysponuje, bo na mój widok zawsze daje nogi za pas. Ta świnia na pewno coś ukrywa. Musisz się dowiedzieć, co. Gdzie znajdę tego cudownego kupca? Prowadzi sklep pod nazwą Złote Wrota. Znajduje się w tutejszych slumsach. Nie marnuj więcej czasu i ruszaj, przesłuchaj go, on na pewno coś wie. Mhm, jasne. Wiecie, myślę, że dobrym pomysłem będzie udawać, że współpracujemy z tym paladynem, bo wydaje mi się, że do tego jakby nasza właśnie taka reakcja się skłania. A ty? Okej, okay, dobra. Taki jakiś zwykły randomix. Okej. Okay. No to co? Myślę, że się przejdziemy. Może tędy byśmy poszli? Wydaje mi się, że będzie najlepiej. Chociaż nie wiem, bo teraz... Nie, będzie dobrze tędy. Złote Wrota w slumsach. Tak, to prawda, jest taki sklep. Już tam nawet byliśmy. Natomiast... trafienie do niego było dosyć... trudne. Okej, okay. My i tak idziemy bardziej w stronę slumsów. Mamy też tam do wypytania jednego gościa o sprawę. I mamy też tutaj naszego pieska, który powinien tutaj być, a go nie ma. Tu jesteś. Cześć! Pomyślmy, co może ci zasmakować? Dajmy mu może surowe mięso ze ścierwojada. I na przykład kretoszczura. Okej, okay. Mamy jakiś wpis w dzienniku. Wyglądasz na najedzonego. Wrócę do ciebie później. Nie chciałam otwierać mapy. Tylko zadanie. Staremu psu zasmakowało surowe mięso kretoszczura. Ścierwojad, kość goblina. Czyli rozumiem, że... Okej. Okay. Wyglądasz na najedzonego. Wrócę do ciebie. Dobra, czyli na razie nic nie zrobimy. Okej. Okay. W porządku. To co, może byśmy się... przeszli w stronę faktycznie portu i slumsów. Troszeczkę gra laguje, bo jak widzicie, się rozpadało. Tak dosyć konkretnie. Sprzątaczka tutaj, co było? Co? Wielka wojna, zakład partnerski. W ogóle widzę, że się zrobiła burza. No dobrze, zejdźmy sobie tędy. Tamten gościu na flecie znowu grał muzykę z Gothica 3. No i mamy akurat kaplicę, więc będziemy mogli się przenieść do innego miejsca. A konkretniej... Gdzie jest ten pentagram? Tu jesteś. Jeszcze nie mamy pereł dla tego gościa, niestety. Ale trudno. Idziemy do Silbach, bo jak pamiętacie, tam jest Sander. Ja już jakiś czas temu próbowałam z nim rozmawiać, dosłownie jak byliśmy tak naprawdę w mieście. I nic z tego oczywiście nie wychodziło. Silbach.
Jesteśmy w wiosce, potem na spokojnie też stąd wrócimy do miasta Archolos i będziemy dalej ogarniać jakieś tam zaległe sprawy. Tutaj wydaje mi się, że mamy ewentualnie to zadanie z czyszczeniem brzegu. Moglibyśmy spróbować też to zrobić. I myślę, że faktycznie spróbujemy. Tylko najpierw załatwmy tą sprawę z Sanderem. Cześć, Rupert. Sander powinien siedzieć w środku. Tu jesteś. Widzę, że jesteś totalnie pijany. Ty jesteś Sander? Okej, okay, posłaniec Dimy. Mamy nowy wpis. Znalazłem Sandera, ale jest kompletnie pijany. Muszę znaleźć jakiś sposób, by postawić go na nogi. Basia z pewnością ma doświadczenie z takimi przypadkami. Może mi coś doradzi. Dobra, to spróbujmy. Potrzebuję czegoś, co ocuci Sandera. Jakieś pomysły? Już dawno nie widziałem, żeby ktoś miał kaca tyle dni z rzędu. Już od dłuższego czasu proponuję mu przerwę od alkoholu i nawet jakąś darmową porcję gulaszu do przegryzienia, ale nic z tego. Facet wlewa w siebie piwo za piwem, a rano powtarza tylko, że będzie się leczył tym, czym się snuł. Jeśli tak dalej pójdzie, to padnie trupem. Nic by mi do tego, gdyby nie to, że jest z gildii. Kto wie, jak zareaguje Lorenzo, gdy dowie się, że jeden z jego ludzi pożegnał się z naszym światem właśnie w mojej karczmie. To jak będzie? Pomożesz mi? Daj mu ten kufel i powiedz, że to jasne węgarskie. Przecież to zwykłe pomyje. No właśnie. Może po tym trunku odechce mu się choć na chwilę żłopać piwo. Poza tym, co innego mogą mieć na kontynencie? Ani winogron, ani chmielu. To piją te swoje pomyje. Mhm. Trzymaj. Tylko pamiętaj, gdyby się pytał, skąd je masz, to powiedz, że... Zresztą, wymyślisz coś. Bylebyś nie mówił, że to ja ci je dałem. Okej. Okay. O. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Możemy oczywiście sprzedać. Nawet wszystkie mu sprzedam. Proszę, to dla ciebie. Dzięki. I co, Sander? Spróbujmy coś z tobą zrobić. Piwo! Piwo! Oddam królestwo i koronę za piwo! Masz dla mnie piwo? No chłopie. To powinno cię postawić na nogi. Dobra, dawaj! O kurde. A co to niby jest? Pieni się bardziej niż wściekłe kretoszczury. Jasne węgarskie. Węgarskie co? Jasne węgarskie. Udało mi się zdobyć butelkę na mieście. Podobno jest dobre na kaca dzięki niewielkiej ilości alkoholu. Skoro węgarskie, to pewnie i sam król je sobie popija. Co mi tam? Nie będę gorszy. Ojej. O kurde. Dima czeka na wieści od ciebie. Cała ona. Niecierpliwa jak zawsze. Dla twojej wiadomości, miałem się tutaj spotkać z pewnym rzemieślnikiem i dobić z nim targu. Jego towary pomogłyby Dimie w rozpoczęciu dochodowego interesu. Problem polega na tym, że czekam na niego od kilku dni i nadal się nie zjawił. Nie wiem, czy się rozmyślił, został pożarty przez kretoszczury, czy napadnięty przez bandytów. I szczerze mówiąc, mało mnie to obchodzi. Mam czekać, więc czekam. Dima zaoferowała mi dużo złota za to zlecenie, więc nie będę marudził. Przekaż jej wszystko, co powiedziałem. Ale jeśli jakimś cudem byś go gdzieś znalazł, to natychmiast wróć do mnie. Muszę wiedzieć, co dalej robić. Mhm, jasne. Czym się zajmujesz? Jako najemnik gildii kupieckiej wykonuję różne zlecenia. Przeważnie naszym zadaniem jest pilnowanie porządku, ochrona kupców i ich interesów. Czasami zdarzy się, że robimy za pośredników i dobijamy targów, tak jak ja teraz, ale człowiek, z którym zostałem umówiony, nie zjawił się.
Dlaczego wczoraj się tak schlałeś? A co? Porządnemu najemnikowi nie wolno się już czasami porządnie urżnąć? Siedzę w tej karczmie już kilka dni, a że miałem dość rozmów z wieśniakami, to postanowiłem się trochę rozerwać. Piwo, jakie serwuje ta speluna, smakuje jak orkowe szczyny, ale lepsze to niż nic. W każdym razie, póki co mam się stąd nie ruszać. I dopóki mi za to płacą, nie będę narzekał. Płacą ci za siedzenie w gospodzie i picie taniego piwa? Widzisz, chłopie? Trzeba umieć się dobrze ustawić. Praca dla gildii kupieckiej nie jest taka zła. Zauważyłem. Wiesz może, jak wygląda ten człowiek? Z tego, co mówiła Dima, to jakiś chudy, wysoki gość z ciemnymi włosami. Powinien nosić na sobie fartuch kowala. To wszystko, co o nim wiem. Może poszukamy go razem. Jeśli uda nam się go znaleźć, nagroda z pewnością będzie większa. Czy ja wiem? Siedzenie tutaj jest całkiem wygodne. Ruszyłbyś się w końcu, odkąd przybyłem do tej wioski, siedzisz tylko i zapijasz się piwem. Pokaż mi chociaż, gdzie powinienem rozpocząć poszukiwania. Dobrze, tylko już tak nie krzycz. Głowa dalej mi pęka. Myślę, że wiem, z której strony wioski powinien nadejść. Możliwe, że po drodze coś go zatrzymało, jeśli wiesz, co mam na myśli. Zaprowadzę cię tam, ale pod jednym warunkiem. Nie przyniosę ci więcej piwa. Gdy będziesz już rozmawiał z Dimą, oszczędź jej informacji, w jakim stanie mnie znalazłeś, i powiedz, że pomogłem ci w poszukiwaniach. A pomożesz? Przecież powiedziałem ci, jak wygląda i gdzie możesz go znaleźć. Niech ci będzie. Prowadź. Dobra. O kurna, chłopie. Ja mam za tobą iść, jak ty jesteś w takim stanie. W ogóle dziwię się, że chłop jeszcze stoi na nogach. On wypił, pomyje. W sensie... O stary. Sander, ja widzę, że ty masz ze sobą jakiś kłopot. I to taki duży kłopot. O, szlak. O kurde, chłopie. Okej, widzę, że aż ci się zrobiło lepiej. Okej, to było już cholernie dziwne. No dobrze. Gdzie ty biegniesz? Na wprost? Aha, pewnie go coś gdzieś zeżarło. Ode mnie tego nie dostał. Bo to jest to wyjście na te tereny, które są w teorii niebezpieczne. A my tutaj z Sanderem idziemy. No ale w sumie nie są aż tak niebezpieczne, nie wiadomo jak bardzo. No byliśmy już tutaj. Natomiast były też tutaj stworzenia, które nie były zbyt dobre. Jesteśmy na miejscu. Nie widzę tu nikogo, ani żadnych śladów. Oczekiwałeś, że będzie tu stał wielki drogowskaz z napisem "Tędy do zaginionego człowieka Dimy"? Rusz się trochę. Nie za to płaci ci Dima, żebyś się teraz obijał. Rozejrzysz się po okolicy, to z pewnością coś znajdziesz. A ty? Stanę na czatach, żeby przypadkiem nic cię nie zaszło od tyłu. Dzięki. Takiego wsparcia oczekiwałem. Jak dla mnie, to on się zaraz wywali i po prostu zemdleje, nie? Super. Tutaj są te wielkie czarne szczury. Ale wydaje mi się, że one teraz nie powinny stanowić większego problemu. Jeszcze sobie tak spójrzmy na to zadanie. Posłaniec Dimy. Sander zaprowadził mnie na ścieżkę w lesie na północ od Silba, którą powinien iść do wioski zaginiony mężczyzna. Rozejrzę się trochę po okolicy, może coś znajdę. Nie chcę zostawać tu zbyt długo, bo mimo, że te wszystkie opowieści o bestii to pewnie wioskowa plotka, to lepiej mieć się na baczności.
Dobra, mamy szczury. Jezu, jakie one są paskudne i ogromne. O cholera. Ale widzę, że jak mi wejdzie kryt, to jest całkiem... Całkiem. I też widzę, że one mają trochę problem z tym, żeby atakować jednak. Okej, widzę, że ty wyciągnąłeś broń, ale tak jakoś uznałeś, że mi nie pomożesz. No nie uwierzę w to, że go już na przykład szczury zeżarły, nie? Byłoby to trudne raczej. Natomiast są ogromne te szczury. Mamy też jeszcze tego starego, o kurna, topielca. Oczywiście tam zostawionego, o kurna, ale ty gryziesz. W okolicy bursztynowego wybrzeża. W ogóle bursztynowe wybrzeże jest całe do wybicia. Jest parę tych miejsc, które mamy do odwiedzenia. Okej, widzę, że dostałam expa. Na szczęście. Nie wiem, czy łażenie po tej okolicy to dobry pomysł. Weźmy sobie, odpalmy telekinezę i może sprawdźmy, czy czegoś tutaj nie ma. Korzeń leczniczy jest. Test polny. Ogniste ziele. Tam są wargi. Jest jaskinia. No tutaj było jakieś ciało, no nie? Wtedy. Jak tutaj łaziłam. No jeżeli wargi go zeżarły, to mamy trochę kłopot, nie? Ale to miał być gościu w jakimś fartuchu, tak? No więc raczej... Aha. Tam coś łazi. Mamy plamy krwi, które prowadzą do dzików. Ale to raczej nie dziki go załatwiły, coś czuję. No na pewno to nie były dziki. O, w ogóle mogę z nich kły już. Krew? Chyba idę w dobrym kierunku. No chyba na pewno, Marvin. Ale najpierw dziki. Widzę, że kryt to tak trochę... się na mnie obraził. Dobra. Mam nadzieję, że one nie prowadzą w stronę tych wargów, bo przecież się z wargiem nie zmierzę, szczególnie nie z taką wielką grupą. Dobra, tu jest ta krew. O cholera. Zwłoki posłańca. Ej, tam wargi coś jedzą. Okej, miał przy sobie 20 sztuk złota, wieloletnie wino, włókno cięciwe, esencje, mikstura swobodnego spadania, oddychania pod wodą, pas awanturnika. Dobra, no mamy chłopa. No i wiemy, że raczej już nic z niego nie będzie. A Sander? Sander też zniknął. Jeszcze tego brakowało, teraz zaginął również Sander. Mam nadzieję, że nie spotkał go taki sam los co jego kowala. Na drodze w kierunku wioski chyba widzę kufel. Może zaprowadzi mnie do Sandera albo tego, co z niego zostało. W kierunku wioski chyba widzę kufel. Gdzie ty widzisz kufel, chłopie? Moment, bo ja ten wpis dostałam tutaj, no nie? Piwo. Mi się wydaje, że go te wargi zeżarły, wiecie? Bo one tam coś jadły.
Kurna, niedobrze. Taki nam się zrobił naprawdę ciężki, mroczny klimat. Jeszcze raz muszę ten wpis przeczytać, bo... Może doprowadzi mnie do Sandera. Na drodze w kierunku wioski. No kufel był tutaj, nie? Nie wiem, czy kuszę wyciągać? Tam są te wargi zasrane, nie? Cholera. Telekineza to mi raczej nie pomoże w tym miejscu. Dużo wargów, bardzo dużo. No one jak kij go zeżarły, nie? Są w takim skupisku tam, że to wygląda, jakby go jadły. Chociaż? Widzę, że go tutaj nigdzie nie ma. Może jaskinia? Kurwa mać, tylko tutaj wszędzie się te wargi kręcą, nie? Czy ja typa w ogóle znajdę? No wiecie, to, że upuścił kufel, to mi niedużo daje. Tu? Już mam warga. Nie mam ochoty się z nim jakoś bardzo bawić. Natomiast Sandera ani śladu. A może tutaj gdzieś leży? Albo poszedł gdzieś? Jest keeper, a może on mi coś powie? Jak się zapytam na przykład o Sandera. Nie, tu jest. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Cześć, bałam się, że nie żyjesz. Co ty tu robisz? Czemu uciekłeś z lasu? Uciekłem? Musiałem zalać czymś te myrtańskie pomyje, którymi mnie poczęstowałeś. Z początku smakowała mi ta piana, ale po kilku godzinach dalej nie mogłem się jej pozbyć z ust. Jeszcze by mnie któryś z tych wystraszonych wieśniaków wziął za tę ich całą bestię. Czekałem tam na ciebie już nie wiem ile i jedyne piwo, które miałem przy sobie na czarną godzinę, akurat mi się skończyło. Więc wróciłem w stronę wioski. Chyba nie wystraszyłeś się wilków czy kretoszczurów, chłopcze, że zacząłeś mnie szukać. Pomyślałem, że mogło cię spotkać to samo, co człowieka, na którego czekałeś. Naprawdę? Co z nim? Nie żyje. Znalazłem zwłoki w lesie niedaleko stąd. Cholera! Jak wyglądał? Tak jak opisywałeś. Szczupły brunet w stroju kowala. Trudno było lepiej się przyjrzeć. Jego ciało nie było w najlepszym stanie. Łagodnie rzecz ujmując. To chyba on. Wygląda na to, że sprawy się trochę pokomplikowały. Co masz na myśli? Jak Dima się dowie, że człowiek, z którym miała ubić interes, zdechł tuż pod moim nosem, to chyba mnie żywcem wypatroszy. A jak nie ona, to mój kapitan. Chyba będzie lepiej, jeśli zaszyję się tutaj na dłużej. Najmniej aż sprawa trochę nie ucichnie. To co mam jej powiedzieć? Prawdę. Dowiedziałeś się ode mnie, że nasz wspólnik odszedł z tego świata, a ja nic z tym nie mogłem zrobić. Jakoś będzie musiała to przełknąć. A ty? Co teraz zamierzasz zrobić? Nie wiem.
Pewnie znowu urżnę się do nieprzytomności. Spartaczyłem tę robotę po całości. No dobra. Nie dziwi cię stan, w jakim go znalazłem? Cholera wie, co go tak załatwiło. To już nie mój problem. W tych okolicach i dzisiejszych czasach to mogło być wszystko. Nawet ktoś z tych wygłodniałych uciekinierów, jeśli wyczuł przy nim trochę kosztowności. Gdy Dima przekaże sprawę Lorenzo, ten z pewnością wyznaczy do tego zadania kogoś z oddziału łowców. Oddział łowców? Nie słyszałeś o nich, młody? Nie dziwię się. Wolą pozostawać w cieniu. Trafiają do niego jedynie najlepsi z najlepszych. To mistrzowie kamuflażu, skradania i strzelectwa. Nikt nie załatwia trudnych kontraktów tak dobrze jak oni. No dobra, czyli widzę, że mamy info. Czy dobrze słyszałem? Mamy kolejną ofiarę bestii. Nie mam co do tego pewności. Jedyne co znalazłem to ciało człowieka w lesie. Tak, to tylko ciało. Powtarzaj tak sobie, a sam za niedługo staniesz się jej ofiarą. Mówię ci, to ona kryje się gdzieś tam i czeka na dogodną okazję do ataku. Mhm, Keeper, zluzuj trochę. Zluzuj trochę w spodniach sobie w ogóle pasa czy coś. Bo chyba cię za bardzo ścisnęło, że aż się postanowiłeś udusić. Dobra, nie mamy tutaj za bardzo niczego do załatwienia, ewentualnie na wybrzeżu topielców, ale chciałabym oddać Dimie to zadanie i z nią o tym porozmawiać. Więc wchodzimy od razu do kaplicy i przeniesiemy się do miasta. I właśnie zadanie jej oddamy. Byłoby to bardzo dobre. I może uda nam się coś jeszcze załatwić, na przykład przycisnąć tego sprzedawcę artefaktami. Zobaczymy. O nie, mam za mało many. Jak to możliwe? To nie wiem, zjedzmy jakieś ognistą pokrzywę na przykład. No, tylko nie chowaj. Kapliczka. Odłóż broń. No proszę. Już, stary. Znowu nam się zrobił wieczór, z tego co widzę. Dosyć szybko mija czas w tej modyfikacji, trzeba przyznać. Wiecie co, jak już tutaj jestem, to może byśmy zajrzeli do tego handlarza różnościami. Jesteśmy na mapie tutaj. Ten handlarz jest chyba tu. Chociaż nie. Nie, to jest kartograf. To był kartograf. Nie, bo to miało być w slumsach, nie? Dobra, to zejdziemy sobie niżej. Chodźmy może faktycznie tędy. Bardziej tak jakbyśmy szli w stronę portu i potem odbijemy w stronę slumsów. Chociaż może raczej nie tędy. Przejdźmy się tutaj koło tej kapliczki. I przejdziemy się właśnie w tę stronę. Ten handel z różnościami był właśnie w slumsach, podobno. Więc przejdźmy tak jak należy. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić jeszcze coś dzisiaj, takiego właśnie większego. Ludzie Wolkera. I to chyba było gdzieś tutaj, prawda? Przepraszam, nie ma! Stary, daj mi spokój. Jest trudno. Jakoś. Daj naprawdę. I teraz na wprost. To było właśnie tutaj od razu przy tym, przy zejściu chyba. Tak, chyba się dużo nie pomyliłam, więc możemy go wypytać. Potem możemy jeszcze w slumsach ewentualnie poszukać tego Brema. Czy Brena? Też go zapytać o parę spraw. Mamy złote wrota. A gdzie pan sprzedawca? Bo go jakoś teraz nie widzę. Może udał się na spoczynek, bo jest w sumie dosyć późna godzina.
Nie wiem. Nie, jest tutaj. W ogóle trudna kradzież. Szukam czegoś związanego z Innosem. Widzę, żarliwy wyznawca najwspanialszego z bogów. Daj mi sekundę, gdzie ja to miałem? O, jest. Wspaniały kamień zwany... okiem... okiem Innosa. Okiem Innosa? A co owe oko robi? Oko? No, widzi. Znaczy się, widzi przeszłość i przyszłość. Dzięki czemu można uniknąć licznych zagrożeń. O, stary. Wymaga to jednak modlitwy i skupienia. Mhm. Ile sobie życzysz za to cudo? Jak dla tak wymagającego klienta, jedynie 100 sztuk złota. Wziąć to, czy nie brać tego? Dobra, wezmę. Dobra, biorę. Nie pożałujesz. Przeszłość i przyszłość już stoją przed tobą otworem. Z pewnością. Żegnaj. Jasne, już to widzę. Czy to jest śmieć, czy można to chociaż założyć na siebie? Jednak śmieć. Wydaje się, że pulsuje energią. A ja to założyłam normalnie. Ale stary, wierz mi, to oko Innosa to nie jest, na pewno. Ojej, dobra. Chodźmy w takim razie w stronę kaplicy z powrotem. Znaczy kaplicy. Kościoła Innosa. To jest nie tutaj, ale może tędy przejdziemy jakoś? Jest runar. Mam coś dla ciebie. Tak? Udało ci się. Masz artefakt? Istotnie. Proszę, oto oko Innosa. Oko Innosa? W jaki sposób działa? Dzięki niemu można zaglądać w przeszłość i przyszłość. Pomyśl, ilu zagrożeń możesz uniknąć dzięki wiedzy, jaką da ci oko. Wspaniale! Jak go zdobyłeś? Udało mi się nawiązać rozmowę z twoim kupcem. Według niego oko jest najpotężniejszym artefaktem, jaki kiedykolwiek znajdował się w jego kolekcji. Nie miałem wątpliwości, że to właśnie je musiałem nabyć, więc mu zapłaciłem. Bardzo dużo. I oto jest. Muszę jak najszybciej pomodlić się do Innosa. Jestem pewien, że dzięki jego wstawiennictwu kamień nie będzie miał przede mną tajemnic. Przyjdź do mnie jutro. To wręczę ci nagrodę. Należy ci się. Trochę mi się śpieszy. Muszę zdobyć referencje od poważnych osób w mieście. Cierpliwość to cnota, ale w ramach wdzięczności jako szanowany paladyn mogę wypisać dla ciebie takie pismo nawet teraz. Bylebyś nie przeszkadzał mi już w modlitwie. O, ciekawe, będziemy mieli od niego referencje? Proszę, to powinno wystarczyć. Dzięki, owocnej modlitwy. Tego się nie spodziewałam. To wiecie co, to skorzystajmy z łóżka, jak już tutaj jestem. Panie magu ognia, ja przepraszam, że tu się kręcę, ale chcę tylko się przespać do rana. Nic więcej nie chcę. Okej, okay, to co? Jeszcze do Runara może zagadamy. Tylko pytanie, czy on już jest na dole, czy jeszcze śpi? Może już na dole, nie? Kandak. Runar chyba śpi. Wola nieba. Runar był wyraźnie zadowolony z otrzymanej relikwii. Jutro ma przyjść do niego po nagrodę. Dobra, tylko pytanie, gdzie chłop teraz siedzi, nie? Chociaż... a może jest na górze? Sprawdźmy to, bo chciałabym jeszcze dzisiaj zakończyć to zadanie i jeszcze udać się do Dimy. Cześć, magu ognia. Tutaj są... Co? Innos z tobą. O kurde, nie gadałam z nim jeszcze. Kim jesteś? Czy barwy mojej szaty nic ci nie mówią, synu? Jestem skromnym sługą Innosa, a jeśli pytasz o moje śmiertelne imię,
Nazywam się Trimegisto. Mhm. Trudno jest zostać magiem? Tylko wąskie grono nowicjuszy zostaje magami kręgu ognia. Zanim to jednak nastąpi, kandydaci muszą wykazać się trzema cnotami: silną wiarą, głęboką mądrością i niezłomną wolą. Potem są poddawani długim i dokładnym próbom, podczas których sprawdzane są ich zdolności magiczne. A jeśli przez lata służby pokornie wypełniają wolę pana, mają szansę dostąpić zaszczytu noszenia szat takich jak te, które mam na sobie. Jesteś arcymagiem? Z woli i nosa tak się stało. Ten tytuł to wielki dar, ale i równie wielka odpowiedzialność. Każdego dnia dziękuję panu za łaskę, jaką mnie obdarował, i modlę się o siły, abym dalej mógł mu służyć u boku pozostałych członków Najwyższej Rady. Mhm. Znasz się na zaklęciach? Inos w swej mądrości obdarzył mnie wiedzą, dzięki której zgłębiłem najwyższe kręgi magii. Jednak bez wiary moje zaklęcia byłyby niczym więcej jak kularskimi sztuczkami. Często z nich korzystasz? Nie używam zaklęć na co dzień, ale wiem, że gdybym poprosił, mój pan odpowiedziałby na moje wezwanie. Okej, no to tyle. Tu jest jeszcze zwykły mag ognia. Ciekawi mnie, gdzie się ten cały runar podział. Bo fajnie by było odebrać już od niego tę nagrodę. Kurde, wcześniej był tu. A teraz go tutaj nie ma. Jest Kandak. Może jest na zewnątrz? No nie wiem. Kto ci to powiedział? Może gdzieś tutaj przed tym klasztorem? Siedzi tutaj jakiś paladyn, a raczej modli się, więc to pewnie on. Mhm, chce ze mną zagadać. Pewnie powie coś w stylu, że artefakt nie działa. Czy coś. Ty parszywa pijawko. Oddałeś mi bezużyteczny kamień. Zaczekaj. Powinienem cię zabić, tu i teraz. Masz szczęście, że stoimy na świętej ziemi i nie wolno mi tu przelewać krwi. Proszę, oto ono. Całe szczęście, że miałeś chociaż na tyle honoru. Jednak nie mogę tego tak po prostu zignorować. Jeszcze dziś zadbam o to, byś wylądował w Lochach. Będziesz pracował w Górniczej Dolinie, a wszystko to z pożytkiem dla Królestwa. Na pewno. Co ty, chłopie, robisz? Co, kurde? Okej, no to Tengral, weź mi pomóż, stary. Niedobrze. Bardzo, ej, bardzo niedobrze. W ogóle trudna kradzież. Sprawy się trochę pokomplikowały. Co chcesz przez to powiedzieć? Liczyłem, że jeśli Runar odkryje bezużyteczność relikwii, której tak pożądał, to w końcu przestanie sprawiać problemy. Wskazał mi handlarza, który rzekomo posiadał boskie artefakty. Kupiłem od niego oczywisty falsyfikat i zaniosłem Runarowi. A ten się zorientował. Zgadza się. Najpierw wspomniał coś o przelewaniu mojej krwi, a potem o zsyłce do Górniczej Doliny. Miałeś pomóc go okiełznać, a nie rozjuszyć. No cóż, wyszło na to, że... Że jeszcze pogorszyłeś sprawę. Dobra, spokojnie. Włos ci z głowy nie spadnie. Załatwię to z nim. Jednak na wszelki wypadek nie pokaził mu się na oczy. A co z naszą umową? Nie było żadnej umowy. Doceniam twoje dobre intencje, ale dobra nie można osiągać złymi metodami. Ty zaś wybrałeś drogę kłamstwa. Idź już i nawet nie próbuj dyskutować. To moje ostatnie słowo. Stary, ale tego się nie dało inaczej załatwić. Czy to zadanie się wykonało, czy ono się zrobiło jako nieudane? Dobra, wykonało się. Ale tak, wiecie co, nie przedłużajmy. Zakończyło się to zadanie jak się zakończyło, trudno.
straciłam na tym też pieniądze. No walić to po prostu i tyle. No, także chodźmy jeszcze do Dimy na szybko. Ona tutaj niedaleko powinna być przecież. Jakby było mało problemów. No i zobaczymy później, co dalej z tym wszystkim. No słabo wyszło. Ale no słuchajcie, taki jest ten mod i po prostu tak to wszystko działa. Dobra, bo tutaj jest straż miejska, no nie? A my chcemy iść do gildii kupieckiej. Nie wiem, czy można być tego pewnie. Okej, czyli referencje być może dostanę od Dimy. Wydaje mi się to dosyć prawdopodobne. Tutaj jest znowu straż miejska, to nie chcę. Tutaj będziemy mieli gildię kupiecką? Chyba tak. Tak, jak najbardziej. No to spróbujmy zdobyć referencje od naszej kochanej Dimy. No wiecie, jakieś tam zadanie z Paladynem, to tam gówno warte. Szkoda. Ale no, już i tak mamy dwie referencje. Rozmawiałem z Sanderem. Mamy kolejny poziom. I czego się dowiedziałeś? Nie mam dobrych wieści. Rzemieślnik, z którym miał się spotkać Sander, nie żyje. Nie żyje to w tym wypadku nawet lekkie niedopowiedzenie. Jego ciało było w bardzo złym stanie, całe poszarpane i zakrwawione. To raczej nie była śmierć ze starości. Niedobrze. Udało ci się dowiedzieć może, co mogło mu się przydarzyć? Niestety nie. Okolica wydawała się bardzo niebezpieczna. Nie chciałem dodatkowo ryzykować. Rozumiem. Sprawa jest bardziej niepokojąca niż myślałam. Przekażę te informacje komu trzeba. Może oni będą w stanie dowiedzieć się czegoś więcej. A co z samym Sanderem? Wie, że zawiódł i nie zamierza ruszać się z gospody. Pewnie wkrótce urżnie się w trupa. Tchórz jeden i pijak! Boi się wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Pewnie leżał w rowie, pijany jak Bela, podczas gdy dzikie bestie lub bandyci mordowali tego biednego człowieka. Co do ciebie zaś, to bardzo dobrze się spisałeś. Oto twoje złoto. Co więcej, jeśli zdecydujesz się do nas dołączyć, masz mój głos. Dziękuję. Trzymaj się. Do zobaczenia. Okej, czyli nie dostanę od ciebie referencji. I co teraz zrobisz? Wszędzie tylko nieroby, które nie szanują ważniejszych od siebie. Bezużyteczni najemnicy, jakieś paskudne stworzenia w lasach. Typowe zadupie, pozwolę sobie powiedzieć. Chciałbym dołączyć do gildii kupieckiej. Co muszę zrobić, by zostać jednym z was? Porozmawiaj z Lorenzo. On się zajmuje nowymi. Da ci na początek jakieś zadanie. Jak je wykonasz, będziesz musiał przekonać do siebie większą część gildii. Jasne. Dobra, ale zadanie mamy wykonane. To jest jakiś plus. Oczyścić brzeg, spóźniony pracownik, gorące piaski. Powiew północy. To musimy się przejść do winnicy Rity. Honor robotnika. Potopałem drobnie jakiego bora. Tak, musimy iść do dzielnicy oczywiście, gdzie są slumsy. Polowanie z Alanem, dołączenie do gildii, obywatel Marvin. Dla koneserów, nie dla psa kiełbasa. A dla koneserów, to czy to hey. Mam do Ernesto iść? I jak tam twoje wina? Wielu znajomych kupców wiąże koniec z końcem, próbując przetrwać trudy blokady handlowej. Wszystko wskazuje na to, że większość z nich trafi na bruk jeszcze przed nadejściem zimy. Podzieliłbym ich los, gdybym zawczasu nie zainwestował w Austerię. Ten biznes okazał się strzałem w dziesiątkę. Okej, czyli nic tutaj z tobą nie zrobię. Wydaje mi się, że tam było w dzienniku napisane, że musimy iść do... na targowisko. Tak. Mam podrzucić butelkę z zepsutym trunkiem, którą jest handlarzy z winem w ofercie. To wiecie co? Kurde, nie chciałabym tak przedłużać tego odcinka, ale po prostu bardzo... Czy zechce mi pan potrzebna... Jezu stary, odjeb się. Nie. Czy zaraz mnie tamten zagada i się narobi. Dobra, targowisko, tak? Kto tutaj winem handluje? Nie wiem. Armar. Dość prosta kradzież. Czym się zajmujesz? No nie mów, że nigdy nie obiło ci się o uszy imię Armar. Jestem najbardziej uczciwym kupcem w całym mieście.
Z nikim nie dogadasz się tak jak ze mną. Mhm. Pohand... Okej, ty nie masz wina w ofercie. Chociaż nie, masz. Ale jak ja... Wyglądasz na podekscytowanego. Obmyśliłem ostatnio naprawdę niezły interes. Każdy kupiec byłby tym podekscytowany. Jakżeby inaczej, nowy sposób na zarobek. To od razu szczęśliwe. I to zarobek nie tylko dla mnie. Potrzebuję kogoś do pomocy. Robota nie powinna być szczególnie trudna i oczywiście gwarantuję wynagrodzenie. Mhm. Mów, o co chodzi. Zapewne wiesz, że zagrożenie ze strony orków jest coraz poważniejsze. Władze miasta ostatnio zdecydowały, że trzeba zgromadzić w spichlerzach zapasy na wypadek oblężenia. Już teraz relacje pomiędzy wytwórcami żywności a miastem nie są dobre, więc nie mogą jej konfiskować. W obawie przed protestami czy nawet buntami wolą nie wysyłać straży na konfiskatę żywności czy wprowadzać nowych przepisów dotyczących jej standardowego przydziału miast. Jestem ciekaw, czy straż w ogóle dałaby radę bandzie wieśniaków z widłami. Prawdopodobnie poniesiby przy tym większe straty niż robar podczas wojny. Oprócz standardowej pensji, najemnicy gildii kupieckiej rozwiązują takie sprawy raz dwa. Nie to, co ci profesjonalni mundurowi. Tylko cóż poradzić? Takie czasy nastały. Jaki król, tacy jego ludzie. Jacy liderzy organizacji, tacy ich najemnicy. Jako współpracownik Araxos muszę dbać o interesy gildii. Handel żywnością w obecnej sytuacji może być wyjątkowo korzystny. Na zachód od miasta jest plaża zamieszkana przez grupę rybaków. Jest wśród nich niejaki Limar, starszy od pozostałych i bardzo szanowany. Ktoś musi do niego pójść i namówić go, by sprzedawali swoje ryby tylko gildii kupieckiej. Przejdźmy do sedna. Nagroda. Nie ominie cię. Tego możesz być pewien. Mam spore chody w Araxos. Więc jakbyś chciał do nas dołączyć, mogę polecić cię Lorenzo. Brzmi nieźle. Ja myślę, kto o zdrowych zmysłach nie chciałby pracować dla gildii. No to idę do Limana. Bardzo się cieszę. Powodzenia. Okej, okay, mamy tam akurat też teleport. Nie wiem, jak mam podrzucić to wino. W celu poprawienia obronności. Trudna kradzież. Za każdą zarekwirowaną łódź. Chyba, że muszę mu po prostu sprzedać to wino. A po zakończeniu jej wykonania. Wiecie co? Spróbujmy tak zrobić. Zróbmy zapis i spróbujmy sprzedać temu gościowi to wino. Może je gdzieś mam. To miało być zepsute wino. Także... No bo jak inaczej ja mu to mogę podrzucić? On ma wina, nie? Tak, ma wino. No dobrze. Mroczny paladyn. To nie... Wino z północnych krain, wieloletnie wino. Wieloletnie wino Araxos. Widzę, że nie mogę tak, chyba że mam to tu. Cholera. Słuchajcie, słuchajcie, mamy. Mieszkańcy Arkonos. Na rozkaz wielmożnego gubernatora. Mamy dla koneserów. Ogłasza się, co następuje. Nie chcę tego, tylko to. I nie zadanie, ta ryba nie śmierdzi. Sprzedałem całe wino, pora wrócić do Lorenzo. W związku z okej, okay. No to moi drodzy, w tym momencie będę się z wami powoli żegnać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało i zachęcam was oczywiście do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza, jeżeli właśnie tak było. Cóż, słyszymy się już w kolejnym materiale. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i cześć. Dowiaduję się o tym.